Zobacz, Kola, ja mam takie zdjęcie, że tu moja żona gra na akordeonie, na bajanie. A ona grała kiedyś? Tak. O, widzisz, moja żonka siedzi. No widzę, że siedzi. No i tu jest pani Nowicka. No, tak. No i swoją przedszkolą dziećmi, przedszkolą. A tu Józiu Piotrowski w czapce, bo on jako po... Tu Wałdoch. Pan Wałdoch, widzisz? No kupę lat nie żyje. A no właśnie. Chyba z 60 lat już. Wszystko nie poumierało. U nas... Po niemiecku nazywało się Rybakowo Rochu. No. O, a Rybakowo nas... od razu było tak nazwane. W Rybakowie no to nie za lekki żywot ludzie tu mieli. Ja podziwiam jego matkę. Przyjechać taki, zaraz za frontem, taki kawał, kobiecina, to nieduża wzrostu, z czworem dzieci. Pani zaczyna dziś tak, to odwaga niesamowita była przecież, prawda? Ja przyjechałem na wiosnę, pamiętam, zboże było zasiane, tutaj pozasiewane, na polu. Niepełne 7 lat miałem, no to z Kalisza przyjechałem do Gorzowa pociągiem, żeśmy jechali. Siostra, dwie siostry i brat. I mama. Bo taty jeszcze nie było, z wojny nie wrócił. A z Gorzowa, nasz samochód, no i moja mama po prostu przyjechała tu do Rybakowa i myśmy akurat 2 mieszkania były tu w Rybakowie wolne, bo mieszkali Niemcy, mieszkali wszędzie, nie? Było zajęte przez Niemcy. A były 2-3 wolne. I nas 3 rodziny przyjechało do Rybakowa. Karpik, były leśniczy, on już nie żyje. Stanisławski też nie żyje. No i tylko ja zostałem, znaczy. No ojciec też mój nie żyje, nie? Ale ja miałem 7 lat niepełne miałem, jak przyjechałem tu do Rybakowa. Moje takie no, życie było. Do południa do szkoły chodziłem. W Santosznie była szkoła oczywiście, do szkoły. Bo chodziłem i z Rybakowa, na pieszo się chodziło, tam nie było żadnego autobusu. Wszystko na pieszo. No a jak żeśmy prowadzili się do Santoszna, no to już miałem bliżej oczywiście i tego, no ale do południa się pasło, szło się do szkoły, a po południu pasło się krowy. Pomagałem tym rodzicom po prostu, tam troszeczkę do ryb, co gdzieś się w lesie zarobiło parę złotych. A później się poszło do wojska w 59 roku. Przyszło się z wojska, bo wcześniej znaczy zostałem zwolniony z powodu, że ojciec mi zmarł, i gospodarstwo i po prostu było i mnie wcześniej zostałem zwolniony. Nie? Ożeniłem się, pracowało troszeczkę w lesie, chyba 2 lata. Poszłem do Włókna, we Włóknie pracowałem. Jako aparatowy 30 lat pracowałem. Jeszcze 10 lat w straży oczywiście pracowałem, nie? Tutaj w Cylonie. To medal dostałem srebrny, złoty, brązowy, nie? Zasługę ze stylową. Oczywiście w domu pracowałem, bo też miałem ponad 2 hektary, prawie 3 hektary miałem ziemi. Trzeba wszystko ręcznie było. Kosa, panie, łąki kosić i się kosiło po 2 hektary. Żyta miałem po 1,5 hektara, wszystko ręcznie. Kosą się kosiło. No, żywot był nie lekki. A ja przyjechałem tu w 1946 roku z Kazachstanu. Tam, gdzie ja byłem, to już tor się kończył, dalej nie było. Więc zawieźli na stację, to pierw dezynfekcję trzeba było wszy potępić trochę. Tak. I do wagonów towarowych pakowali, to znaczy tam nie było luzu. Prycze były piętrowe, no ja wiem, w takim wagonie, pewno nie liczyłem tego, ale liczę, że około 40 do 50 ludzi było w takim towarowym wagonie. Było powiedziane, a każdy chętnie chciał wyjechać.
bo dosyć tego było, więc tam tłumaczkę niektóre mieliśmy ze sobą. A tam nie było co pakować stamtąd, jak wyjeżdżaliśmy. Pakunków za wiele nie było. No, nie wesoło się jechało, bo naturalnie czasem gdzieś tam na stacji była ciepła woda i czasem chleba dali gdzieś po drodze. I to było takie dożywianie nas po drodze. No, wegetacja po prostu. Więc, proszę pamiętać, ubikacja to była dziura w podłodze, no tam czymś posłonięta, to kolejka stała, co tyle ludzi do jednej dziurki. To nie było wesoło. A no kto gdzie co złapał, kto się tam za wiele mył, jechało się i koniec, aby dalej uciec stamtąd. A do posiłków, to ja mówię, na stacji to czasem gdzieś była ciepła woda, oni po rosyjsku mówili kipiatok. A tam w wodę palec włożyć można, nie żadny wrzątek był. No i chleba dawali po trochu. A do Brześcia przyjechali, tu już na wąski tor przeładowali się, tu już rzeczywiście w osobowe wagony nas wsadzili. Przyjechali, obejrzeli, a potem już załadowali się, kto co miał tam. To naturalnie, to kilka rodzin na taki samochód ładowało się, bo ludzie nic nie mieli w dobytku za wiele. No, do Rabakowa przyjechałem 27 marca, a w maju kończyłem 16. No, już za mnie już Niemców nie było. Już chyba, nie wiem, czy oni sami wyjechali, czy wywieźli. Pusty dom był, no i tu zamieszkałem. Szkoła była, to raz. Świetlica, w świetlicy była gospoda. Można było obiad zjeść sobie. Jeszcze ten Niemiec sprzedawał. Bo to nie polskie było, tylko niemieckie. Sklepu już nie było. Po prostu nieczynny był sklep. Bawiłem się z niemieckimi dziećmi. Pamiętam dziewczynę taką. Ona Ilitra się nazywała, dziewczyna tu koło naszego sklepu. To ją pamiętam, to nazwisko. To ona nam jeszcze wózek dała taki do lalki na czterech kółeczkach, bo oni, znaczy przeczuwali, że bo nocami zostali wywożeni, nie? Tu stąd. Budynki były wszystko w porządku. Oprócz tu jednego, gdzie Kasmarzewski, nie stało spalone. Szanowne było powodowanie. Bo tam prawdopodobnie taka legenda była, że tam Rosjanie spalili. Bronili. Te Niemcy tam po prostu się, no i Ruscy oblali benzyną i podpalili. Tak samo w Santocznie, tu jak w lesie, taka leśniczówka, to samo było tam. Niemcy się bronili, no to Ruscy wzięli, oblali benzyną i spalili. Zostało spalone. Tak samo i tu. A oprócz tego jednego mieszkania było wszystko, do mieszkania po prostu można było mieszkać i wprowadzać się. Szyby, wszystko, nic nie było uszkodzone w ogóle, nic. Na Rybakowo całe to były właśnie te trzy mieszkania wolne już było. Oni, znaczy, bo to Ruscy wysiedlali, nie? Nocami samochód stawiali tam na początku wioski i przychodzili na pieszo i tam puk puk nocy wstawali i tak w ten sposób wyprowadzali tam na samochód i wywozili. Ja tego nie widziałem, bo to w nocy się tylko tak mówili, te starsze opowiadali po prostu, że obok nas mieszkała taka babcia Niemka, gdzie teraz ten Witek Karpik. I ta babcia przychodziła do nas, tam do mojej mamy, bo moja mama też umiała po niemiecku troszeczkę, bo kiedyś wyjeżdżała przed wojną na pracę do Niemiec. No to umiała trochę po niemiecku i ta babcia, ta Niemka przychodziła tam do mamy i tak do nas, takie no, jak do sąsiada, nie? No i pewnego dnia, ona zawsze tak z rano przechodziła, 10, 11, tam mnie tak sobie posiedzieć, porozmawiać i nie ma, 10, 11 i mama poszła zobaczyć, może zachorowała, może tego, nie ma, pusto, drzwi poodmykane i babci nie ma, w nocy znaczy została wysiedlona i samochód tam stawiali, żeby nie było jakiegoś tam tego po prostu. Pukali do drzwi tam, i wysiedlali w ten sposób.
Prywatnie. Ja nic już nie zastałem, bo to już wszystko było po prostu rozebrane, którzy wcześniej przyjechali. Mebli nie było, wszystko. Mhm. No, potem się zbierało takie już starsze jakieś tam klamoty, bo tych lepszych, to kto wcześniej przyjechał, to naturalnie, kto pierwszy, ten lepszy. A nami zajął się, znaczy, jak tu przyjechali, był taki polski urząd repatriacyjny. Na Lokietka mieścił się i właśnie oni tu wszystko rozprowadzali. Oni, zresztą w Gorzowie myśmy byli 2 tygodnie, jak przyjechali z Wodnią. No, rzeczywiście, zupkę jakąś zawsze raz dziennie dali, no i chleb i ktoś tam co, reszta sam skombinował. Na ulicy tu Borowskiego dziś i Armii Polskiej była piekarnia, no to poleciałem chleb kupić. To mi z lotówki brakowało dwóch chleba. I tak zaczynało się życie. No, pieniędzy to nie było, ale chleba jeszcze jakoś nam dali na ten urząd repatriacyjny. Jak wyjeżdżali, to na parę dni zapasu dali. Ale to ja mówię, przywozłem worek ziemniaków, już było coś. I tak się zaczynało. W lesie trzeba było pracować, zarabiać, o to chodziło, żeby jakiś grosz zarobić. A pracy w lesie nie brakowało. Dach trzeba było jakiś mieć nad głową. No ja panu, mnie nie wesoło było, bo matka do szpitala trafiła, bo mocną malarię miała. No a ja tu trochę sam tak byłem. Nas tu wspomagali, znaczy te po niemieckie, co mieli ziemniaki. O, tu nawet kartkę nawet sołtys dał, odebrałem tam worek. No ja worka nawet nie miałem, to sąsiad dał taczkę, worek, żeby przywieźć te ziemniaki. No, ciężkie życie było z początku, bo nie było grosza. Już było wszystko zasiedlone, jak myśmy tu przyjechali, tylko tak naturalnie. Te gorsze domy zostały puste już, że nic nie było w nich. Ci wcześniejsi, co przyjechali tu, a zresztą dużo rzekomo powywozili, tak słyszałem, nie wiedziałem, do centrali. Sołtys był we wsi, tak, posterunek policji też był w Różankach. I co ciekawe, ja mam jeszcze nawet takie zaświadczenie, kwitek od zameldowania tu w Różankach gminie. Więc poszedłem zameldować, bo matka chora była naturalnie, więc zameldowali. A ja jako niepełnoletni przypisany byłem do matki. No to Fedoruk Stefania plus 1. Taki mój odłonek był. I dzisiaj to nie do pomyślenia, żeby takie coś mogło się stać. No ale tak było. No tacy urzędnicy, by umiał pisać, czytać, no to już był w urzędzie. No tu była szkoła stara, nie? No przecież to piękna szkoła była. Nikt się nie zajął, mieszkać chętnych nie było. Tylko się wprowadzili mieszkać. No ale jakoś tam nie było chętnych i tak stało puste, panie. To pamiętam, raz byłem, była zabawa. Myśmy ta nieboszczy Krachlewicz, ja nie pamiętam, jeszcze nas 3-4. Poszliśmy tam Santosznie, taki tutko mieszkał, na skrzypce grał. Poszliśmy do niego, tam uzbierali parę groszy i mówimy, żeby tam pograł na tych skrzypcach i to, mówił, no 100 zł dostaniesz człowieku. To. Mój chłopaki, ja artysta za 100 zł będę grał. Zdychali ze śmiechu, no ale no tak było. No rozrywki to specjalnie nie było to. No takie jakieś zrobili pograjkę, to jak to kiedyś, to w modzie było, trzeba przez awanturę zawsze na każdej pograjce zrobić. No się tam trochę poszarpali, pobili i tak się skończyło później. I potem weszło to tak. W teraz jakoś, że co to za zabawa, jak nie było pogotowia, ani milicji. Ale tak ludzie trochę zgodni, że przy nafcie, przy nas lampy naftowej dzieci lekcje odrobiali. No. U nas w 60. światło nam zakładali, nie? Lata, ja nie pamiętam w tym roku, w 60. latach. W 60. pierwszym czy drugim roku? W 61. roku dopiero znam. Chyba tak. No, bo tu najpierw taki oszust się trafił, przyjechał do Rybakowa, panie. Tam mu tam słoma z butów wychodziła. No i ludzi naciągnął, że będzie światło zakładał. No, po 500 zł chyba było. Nabrał pieniędzy,
A to panie oszust był, okazało się, że ludzi oszukał, pieniądze pobrał i uciekł. Później faktycznie jak przyszli robić było zebranie tu i że będą światło zakładać i tego, to ludzie później się pani bali znowu. No jak? Ale to już państwowa firma. To już że państwowa. Przedsiębiorstwo elektryfikacji rolnictwa. Z Poznania nawet firma robiła to elektryfikowała Rybakowo. No, proszę pana, gdzie kościół no, to jest, to była remiza strażacka. I było tam takie z desek podwyższenie, nawieszanie węży do suszenia. I to przebudówkę zdjęli, a z tej byłej szkoły dachówkę wzięli i przykryli dach na tym kościele. To pamiętam, że przyjechał taki wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Narodowej o nazwisku Job. Tyle szumu zrobił, że nawet prokurator się zajął, że szkoły rozebrali, kościół przykryli. Świetlica kiedyś, wie pan, wszystko społecznie robiło się. Dziś na wszystko trzeba mieć pieniądze, nic społecznie. Chyba i nie wolno społecznie coś zrobić. Wszędzie pieniądze trzeba. Przecież myśmy tam w tej salce, to nawet belkę wymienialiśmy sami czynem społecznym. Różne malowanie, coś tego, wszystko społecznie. Telewizor żeśmy kupili. Dzieci od piątej klasy wzwyż jeździli do lasu też zarabiać takie ploty żerdzie robili, grudzili uprawy, więc oni korowali dzieci. I zarobiliśmy połowę wartości telewizora, a połowę Powiatowa Rada nam dołożyła. No, to pamiętam, że tam to jest sprzedane, to, ta połowa, żeśmy wybili ścianę z dwóch pokoi, jeden zrobili, gdzie telewizor stał. To jak na jakiś film przyszło, to naliczyłem 72 osoby. Jak w kinie prawdziwym. No dużo się zmieniło, bo jednak autobus dojeżdżał tylko tu, tam nawracał. Bo tu nie szło przejechać. Piach taki był, że niesamowicie. Myśmy się starali naturalnie o to, żeby tu coś z tą drogą zrobić. Więc potem było tak, że wójt poszedł nam na rękę i przywieźli takie szlaki. Wysypali szlaka hutnicza jakaś tam była, wysypali całą tą drogę szlaką hutniczą i nie było żadnego bału. Ludzie, każdy przed swoją posesją zagrabiał te kolejiny, żeby to ubiło się. Jak się ubiło, to żadnego asfaltu nie było. Wtryskarka smołą przyjechała, raz żwirem posypali, drugi raz żwirem, trzy razy tak. To jest był cały asfalt. Dopiero w zeszłym roku zrobili no, prawdziwy asfalt. Autobus nie dojeżdżał, teraz już dwa przystanki we wsi zrobili. Postęp. Kobiety obok? Nie wiem. Chyba to jakieś tam. Nie rozpoznaję mnie. To gdzieś znam, to, ale tak widzenia tylko, ale trudno powiedzieć. To patrząc i tak.